Tutaj Dawid z bloga Dawidszachuje.pl. Witam w kolejnym odcinku z serii Debiut w 15 minut. Dzisiaj debiut, który, którym się zajmiemy to obrona Grunfelda. Obrona Grunfelda w sumie dosyć ciekawa kwestia, czy ta nazwa rzeczywiście jest zasadna. Zaraz zobaczymy. Mianowicie chodzi tutaj o debiut, który powstaje po d4, konie, f6, c4, g6, końce 3 d5. Obrona Grunfelda jest takim Dosyć niestandardowym, nowatorskim otwarciem, w którym czarny oddaje centrum. Czyli tutaj podobnie akcja przebiega w debiucie jak w obronie królewsko-indyjskiej, z tą różnicą, że w obronie królewsko-indyjskiej pozycje powstają znacznie bardziej zamknięte. Je tutaj oczywiście są różne podejścia ze strony białego, natomiast na początek trzeba by Zauważyć, dla kogo ten debiut generalnie jest. Jacy zawodnicy grają obronę Grunfelda Czarnymi. To jest debiut, w którym czarny gra bardzo agresywnie. Gra jest dosyć otwarta, czarny rusza z kontrą, więc zazwyczaj tę obronę grają zawodnicy, którzy lubią atakować. To teraz już widzicie, dlaczego się nad tą nazwą zacząłem zastanawiać. Natomiast formalnie obroda Grudfelda to jest zdecydowanie Czarny w tej obronie za bardzo się nie broni. I... Dlatego też ten debiut może być dosyć problematyczny dla zawodników grających białymi. Nie chodzi o to, że to jest jakiś wybitny debiut obalający D4 czy coś takiego. Chodzi po prostu o to, że gra tutaj ma zdecydowanie bardziej dynamiczny charakter. A zazwyczaj ktoś, to, kto gra D4, no to woli bardziej spokojne, takie statyczne, bardziej zamknięte pozycje, więc z tego też powodu może mu to otwarcie nie pasować. Ja przyznam, że z obroną Grunfelda miałem naprawdę dużo przebojów za moich czasów juniorskich, ponieważ za, za czasów juniorskich, jak zacząłem grać D4, ja wprost nienawidziłem takich dynamicznych pozycji, jakieś strategiczne suwanie figur, proszę bardzo, zawsze mogłem dowolną pozycję grać, natomiast takie, gdzie jest jakaś niestabilna struktura, jakieś taktyki, to mnie po prostu odrzucało. I tutaj z tą obroną Grunfelda miałem naprawdę dużo kłopotów, żeby znaleźć coś dla siebie. Stosowałem stosowałem na początku tu masę różnych podejść naprawdę bardzo, bardzo różnych. Do tej pory to już myślę, że z 6 czy 7 wariantów przeciwko obronie Grunfelda grywałem. Natomiast z tego wszystkiego wróciłem, można powiedzieć, do korzeni, ponieważ jak pierwszy raz spotkałem się z obroną Grunfelda, no to stwierdziłem, że to, toż to jakiś idiotyzm ostateczny po prostu. Ponieważ tutaj główny wariant leci w ten sposób, czyli biały wybija na d zaciąga tego skoczka, zajmuje centrum, no i jeszcze mało tego, ten skoczek wybija teraz na c No i ja tak po popatrzyłem na te pi pierwsze kilka posunięć, no i mówię, nie no, to, to ta pozycja zaraz będzie przegrana dla czarnego. No. Przecież biały tutaj ma tak przepiękne centrum, tutaj te piony kontrolują wszystkie centralne pola, a ten czarny właściwie żadnego pionka w centrum, ani blisko centrum nie ma. I tak początkowo niezwykle mi się podobały te pozycje. Natomiast później, jak tak zacząłem grać, to się okazało, że to centrum, które tak bardzo mi się na początku podobało, może być tak naprawdę najgorszym moim przekleństwem, ponieważ co tutaj zrobi czarny? Czarny oczywiście nie jest głupi, on nie oddaje tak tego centrum w prezencie, tylko oddaje to centrum, żeby później je zaatakować. Więc co czarny będzie chciał? Zrobić. Generalnie, goniec G7, C5 z naciskiem, oczywiście, na d4, później jeszcze skoczek C6 z naciskiem na d4, czyli praktycznie rzecz biorąc, wszystkie figury czarnego będą celowały właśnie w ten punkt d4. W ten sposób czarny będzie tutaj wytwarzał kontr, i pozycja naprawdę nie jest taka. No, nie jest to taka pozycja, że po prostu biały zajeżdża czarnego, a ten czarny nie ma nic tutaj do dyskusji. Czarny naprawdę ma bardzo solidną kontrę na tym punkcie D4, i biały musi odpowiednio tę kontrę respektować. To znaczy, generalne podejście jest takie, że biały tutaj chce zakończyć rozwój, zabezpieczyć to centrum, i później ruszyć na przeciwnika na skrzydle królewskim. I teraz, posunięcie, które, czy wariant, który ja Wam tutaj zaproponuję. To, to już po raz kolejny... Ja tak zauważyłem, że te warianty klasyczne najbardziej mi pasują i zaproponuję Wam tutaj wariant Goniec C4 z następnym skoczek E2. Generalnie jest to wariant, który właśnie grałem jako, pie jako pierwszy przeciwko obronie Grunfelda. Później jakieś miałem wieloletnie romanse z innymi wariantami, natomiast w ostatnich latach wróciłem właściwie do tego wariantu, więc. Historia zatoczyła koło, pewnie zaraz znowu mi się znudzi i będę szukał jakichś innych opcji. Niemniej wariant naprawdę bardzo spoko, solidny do gry. W ogóle w śmieszny sposób wróciłem do tego wariantu, ponieważ parę lat temu, jak grałem, jak grałem na Krakowie, to tam zostałem zaskoczony po prostu obroną Grunfelda. I tak stwierdziłem, że przeciwnik najpewniej się przygotował na to, co grywałem w tamtym czasie, i tak mówię, A! wrócę sobie do wariantu z mojej młodości no i tak zagrałem właśnie ten wariant i koniec końców właściwie bez większych wysiłków do wygranej pozycji się dograłem także i od tamtego czasu ten wariant ma renesans w moim repertuarze no dobrze natomiast pojawia się tutaj bardzo istotna kwestia a właściwie dlaczego ten skoczek idzie na e2 a nie na f3 no przecież na f3 on stoi znacznie aktywniej tak Bardziej naturalny. No i problem jest taki, że ten skoczek na F3 będzie narażony na związanie, przez co skoczek nie będzie mógł odpowiednio zabezpieczyć punktu D4. Z tego też powodu skoczka ustawiam na E2, i teraz w razie goniec G4 mam zawsze F3, więc tego gońca na G4 tu się nie muszę obawiać. Więc czarny, czarny zgodnie z typowym planem pełny najazd na d4, no to biały zabezpiecza, goniec e3, roszadka, no i bardzo naturalne posunięcie też roszady. I tutaj Czarny ma kilka różnych podejść, natomiast dwa takie najpopular... najpopularniejsze, które w tym nagraniu chciałbym Wam zaprezentować, to jest goniec C7 i goniec G4. Najpierw przyjrzyjmy się goniec G4, no bo to się wydaje takie trochę głupie. No, przecież przed momentem stwierdziłem, że biały tutaj ma przecież F3, no to po coż tym gońcem tutaj wychodzić? No i rzeczywiście, biały musi zagrać F3, nic mądrzejszego po prostu nie ma, bo inaczej stracimy na d4 no i teraz czarny ma dwie opcje może tego gońca wycofywać może kontratakować i teraz tu sytuacja właśnie w takim typowo grunfeldowskim stylu się komplikuje ponieważ poskocze k5 jakieś pasywne odchodzenie no, to tak nie bardzo. Zawsze, jak pasywnie, to jest w wielu przypadkach synonim niedobrze. No bo wtedy tam jakieś wybicie na D4, goniec E6, to już ten skoczek na C4 będzie się mógł zadomowić. Tak to dosyć podejrzanie wygląda, chociaż jest to wariant jak najbardziej do gry. Natomiast ja, w takim typowo dla siebie złośliwym stylu, ja lubię sprawdzić, co ten przeciwnik przygotował. Dlatego ja tutaj zaproponuję wam przyjęcie ofiary pionka. Przecież możemy wtrącić bicie i zgarnąć na G4. I tutaj faktem jest, że jakąś rekompensatę czarny posiada, no w końcu te piony są zdublowane ten pionek z e4 jest teraz słabiej broniony, więc trzeba tutaj uważać, biały będzie musiał się pobronić, ustabilizować tę pozycję, nie mniej pion więcej jest pion więcej, także mi się wydaje, że dosyć przyjemna pozycja, grywałem to sobie przez internet i w partii klasycznej jeszcze nikt tego wariantu przeciwko mnie nie zastosował tak mi się wydaje, że Pozycja jest dosyć bezpieczna z punktu widzenia białego. To znaczy, jeżeli czarny, tutaj ultra perfekcyjnie przyciśnie białego, stworzy jakąś kontrę, no to może wyrówna, tak? Natomiast jeżeli właśnie tak ultraperfekcyjnie perfekcyjnie, dynamicznie nie zagra, no to wtedy zostaje z pionem więcej i wygrywamy. No to dla mnie spoko, tak? Raczej nie przegram, a prawdopodobnie wygram. To idealny typ pozycji dla mnie. Natomiast co jeżeli czarny wobec tego się wycofa? No to tutaj możemy po linii B najechać na punkt B7, z tym, że nawet nie jest to tak istotne, żeby zaatakować tego pionka B7. Ważne jest to, żeby tutaj zejść z tych przeciągów po długiej przekątnej. Ten goniec z G7 często tutaj nam utrudnia życie i tego chcielibyśmy uniknąć. Natomiast ważne, my jeszcze nie chcemy zbić na B7, no bo skocze K5 weszłyby widełki. Ale na przykład powierza C8, no to biały już się tutaj wycofa i teraz rzeczywiście wieża bije B7 grozi. A jak przeciwnik zabezpieczy, no to klasycznie Hetman D2, wieża D1, żeby zabezpieczyć punkt D4 w razie potrzeby. A, a jeżeli nie będzie takiej potrzeby, bądź w dalszej perspektywie, no to gramy goniec H6, żeby pozbyć się gońca G7. I zauważcie, że jak pozbędziemy się gońca G7, to już wtedy e, król czarnego będzie właściwie goły. Na skrzydle królewskim, więc później włączamy atak właśnie na króla przeciwnika, czyli h4h5 bądź f4f5 i tym królem przeciwnika jesteśmy zainteresowani. I to jest właśnie to, co na początku wspomniałem, czyli w tych wariantach biały ma dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze zabezpieczyć centrum, żeby nie stracić tego piona d4, a po drugie rozpocząć atak na królewskim. I właściwie jeżeli te dwie rzeczy uda nam się zrealizować, to pozycja się robi wygrana. Wiadomo, łat łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale jeżeli już wiemy do czego dążyć, to z górki. Natomiast co się dzieje, jeżeli czarny gra hetman c7? Hetman c7 jest bardzo naturalny, Podejściem, ponieważ w ten sposób Hetman zwalnia pole dla wieży. Ta wieża będzie chciała wejść na linię D, co robi nam tutaj trochę problemów, przede wszystkim, że wieża będzie zerkała na tego Hetmana, ale też z drugiej strony hmm, Hetman pośrednio po tej linii C zerka na naszego niebronionego gońca, więc tutaj trzeba uważać na różne motywy taktyczne. Z tego też powodu wydaje mi się, że pożytecznym posunięciem w tej sytuacji będzie Wieża C1. I teraz zawsze jak przeciwnik wybija, no to raz, że nie ma tutaj związania, więc jakieś pchanie piona naprzód będziemy mogli uskuteczniać, no a dwa, że w razie co goniec jest broniony, a jeszcze w dalszej perspektywie wieża zerka na Hetmana. I teraz tak, jeżeli czarny tak na spokojnie podchodzi do tematu, no to nie ma niespodzianki. Wprowadzamy wieżę na D1 i dalszy atak na skrzydle królewskim. Bardzo logiczne podejście. No tutaj mm, wiadomo, że te gońce czarnego tak dosyć agresywnie zerkają na to, na to nasze centrum, ale wszystko co najważniejsze mamy tutaj zabezpieczone. Myślę, że większych problemów mieć biały nie będzie. Natomiast jeżeli czarny odpuści sobie granie tego E6, no to my tutaj to samo. Hetman D2 z planem goniec H6 wymieniamy. Tutaj jeszcze ważne posunięcie hetman E3, żeby w razie co wejść, zejść z tych przeciągów po linii D. No i teraz f H4F5 będziemy chcieli tutaj przeprowadzać, bądź właśnie H4H5. Generalnie rzecz biorąc tym panem będziemy zainteresowani. No dobrze, natomiast pojawia się pytanie, co jeżeli czarny zrealizuje swój najbardziej typowy plan, czyli wieża d8 z naciskiem na punkt, D, na punkt d4. Na ten moment nie mamy się czego tutaj obawiać, ponieważ zawsze po wybijaniu nawet czarny nie będzie mógł tutaj skoczkiem zbić, no bo wtedy rzeczywiście pojawia się ten motyw, że wieża zerka na hetmana i goniec bije f7 ze zdobyciem materiału. Więc na ten moment o punkt D4 się martwić nie musimy. Więc jaki tutaj będzie plan stosowany? Goniec F4, hetman D2, y, goniec H6, F4, F5. Bardzo typowe podejście. Jedziemy na przeciwnika na skrzydle królewskim. Bardzo często też się okazuje, że w dobrym momencie możemy nawet przestać bronić tego pionka D4, jeżeli widzimy, że tam atak na skrzydle królewskim rzeczywiście ma Dobre perspektywy, wtedy poświęcamy tego pionka, żeby wlepić mata. Także, mm, oczywiście, tych wariantów jest naprawdę znacznie, znacznie więcej. Obrona Grunfelda jest bardzo złożona. Natomiast to są takie najważniejsze koncepcje, dzięki którym ze strony białego będziecie wiedzieli jak do tematu podejść, jak na obronę Grunfelda zareagować i jakie plany należy tutaj stosować. Więc jeżeli podobało ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a w opisie do tego nagrania znajdziesz link do mojego kursu grania przeciwko obronie Grunfelda, w którym omawiam ten debiut oczywiście znacznie znacznie. Dokładnie. Okej, okay, więc chyba pierwszy odcinek, który rzeczywiście ma 15 minut. Także dzięki wszystkim za uwagę. Widzimy się w kolejny wtorek o 18.00. Także pa pa!